Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i widzimy się po raz kolejny. Drugi odcinek dzisiejszego dnia jest sobota, 28 marca, przepraszam was bardzo serdecznie. Odcinek 30, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba 30. Z naszej kampanii, więc jedziemy. Show must go on, moi drodzy. Kontynuujemy naszą zabawę z Jogiem. Okej, okay, co mamy? Golemiaki. Myślę, że golemiaki byśmy mogli położyć. Przy dobrym wykorzystaniu, nawet nie musimy się bardzo przestawiać. Przy dobrym wykorzystaniu strzelców i nagm, myślę, że golemy to nie jest jakiś straszny problem dla nas. Dobra. Prosta, super. Defend. Masakrujmy jednego strzelcami. A resztę demontuj... O, mogę zaczekać. Teraz tego poproszę. O, dobra. Zdejmijmy tego. Tutaj naga wejdzie. Okej. Okay. 5-5. Dobra, poproszę teraz w lot ciebie. Jednego powinien... Nawet dwóch zdjąłeś. Wait. Teraz tak, na prostej. O. No dobra, trudno. Szkoda paru tych gremlinów, ale trudno. Ale tam w sumie ich jest zawsze dużo, więc... Mamy kopalenkę w sumie praktycznie za darmo. Więc to zawsze jest przyjemne. Myślę o baliście, czy nie jest sensownym pomysłem troszeczkę w balistę właśnie pójść. Zastanawiam się, jak to jest z tym zamkiem. On jest ciężki do zdobycia. Trzeba szybko się przebić po tego strażnika i próbować się montować w tą stronę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, skupmy się teraz chyba na ratuszu, kapitolu, zamku i tak dalej. Na tej stronie jakby rozwoju. Grempliny. O, walczą, szkoda. Zróbmy coś takiego. Jak już oszukujemy grę, to oszukujmy ją na maksa. O, zabrakło jednego. Ale pozbądź się tego. Przynajmniej z pozycji grającej. A, zabrakło. Dosłownie kilku ruchów nam zabrakło. No, szkoda. Ale z taktyką ten zamek będzie nawet działał. Nawet. Powiem, że będzie działał zupełnie, ale nawet będzie grany, bo będą te jednostki w stanie przejść chociaż mapę. Znaczy, no i tak z zamkiem tym będę raczej strzelał. Czy nie wiem na dłuższą metę, jak to się będzie toczyć i czy będzie się jakkolwiek toczyć. Nie mam książki czar. Dlaczego mi pokazuje, że mogę rzucać czary? Znaczy, to jest coś dziwacznego. Będę musiał z tym jeszcze pobawić się troszeczkę i zobaczyć, jak to ma wyglądać w rzeczywistości na dłuższą metę, ale... Kuźnia. Dobra, skończ turę. Kręcą się. O! Okej, dobrze wiedzieć, że garnizon nie jest najprostszy do pokonania. Okej. Okay. Zielony klucznik. Dla kogo on jest? Aha, jakby komputery chciały do mnie wjechać. Dobra, rozumiem. Tu są dżiny, to raczej ich nie pogonię. Zastanawiam, jak tutaj zejść. Czy jakoś naokoło będzie pójść? Zobaczymy. Na razie sobie badamy. Mamy całkiem spory movement na naszym bohaterze głównym, więc korzystamy z tego oczywiście. Dobra, tutaj skończmy. Tu się plątają wrogowie. To jest ta Aina. Jeżeli tak, to jest strasznie pasywna. Mistrz ataku, finanse. Trochę się boję takich chatek, wiecie, bo to jest trochę tak, że... Jak trafimy złe umiejętności na bohaterze, który ma jeszcze w założeniu grać bez czarów, to może być to trudne. Nawet bardzo trudne, bym powiedział. Ale jest uniwersytet. To nam może pomóc. Jakbyśmy polowali kilka dobrych umiejętności, to mogłoby naprawdę nam bardzo mocno przechylić szal na naszą korzyść, jeżeli chodzi o dalszą rozgrywkę. Partnerstwo. To już jest bardzo dobre rozwiązanie. Jesteśmy zaraz obok jej zamku, z tego co widzę. Tej Ainy rzeczonej. Tutaj nie wejdę, więc nie mogę zweryfikować, jak tutaj się dostać. Jestem bardziej niż pewien, że jakimś teleportem to jest niewykluczone, że trzeba się przebić. Zaawansowana taktyka. Widzę, że na dwóch jednostkach już posiadam. Dwóch bohaterach posiadam taktykę. Na cytadele mi nie stać po prostu. Okej, okay, to dosyć prozaiczne, ale okej. Okay. Niech będzie. Jest i drugi bohater. Ty z tymi tytanami byłeś już, nie? Ale masz tych tytanów, to na wszystko jest w stanie czyścić tutaj od początku praktycznie. Dobra, wygląda to, że tutaj już niewiele znajdę szczęścia. Jeśli miałbym cokolwiek robić, to pójść tutaj po armię. Trzeci dzień, spoko. Wyzbieraj co się da, wykradnij co się da.
Klatka jakaś żebrowa nie wpadnie, super. Tutaj myślę, że jeszcze ze złota możemy ukraść siarki i spróbować zwiać na dół. Zobaczymy, jak nam się to uda. Cytadela już jest, super. Jaki mam przychód? Dwa kafle, bez wielkiej różnicy, bez wielkiej zmiany, przepraszam. Oj, chyba trzeba zwiewać tym derekiem, już za blisko jesteś. Zdecydowanie tak. Uciekamy. Przeskocz jeszcze przez obóz, może coś miłego mi wpadnie. Młynek. Rozbudowujemy się, to warto mieć te rzeczy w zanadrzu. I co, zabraknie na zamek teraz? Zabraknie, oczywiście, że zabraknie. Mamy na szczęście wieżę magów już, więc to jest okej. Okay. Myślę, że tak, zbierzemy tutaj wojsko. O, wiatrak też mogę obskoczyć. Zbierzemy wojsko stąd i stąd. I najprawdopodobniej po prostu uderzymy w tych magów, bo przyda nam się ta kopalnia. Bez tej kopalni może być trudno. Skończmy turę. Dobra, wróg tutaj widzę, że sobie odblokowuje różne miejsca. To nas bardzo jeszcze nie interesuje. Mówię, nie będziemy atakowali jeszcze teraz, bo potrzebujemy mieć troszeczkę tą armię mocniejszą mimo wszystko. Rogate demony niekoniecznie. Możesz obskoczyć chyba go. Magów zrekrutowałem. Zrekrutowałem magów. Troszkę drewna możemy. To jest tam 100... O, chyba tyle, dobra. Nawet mniej mogłem sprzedać. Ale zróbmy ten zamek. Miejmy to już ze sobą. Żeby tego ruchu jednego nie tracić na budowę. Są dwie kopalnie. Dawaj tędy, przyjacielu. Dołóż tych magów, może do kompozycji. I co, gargulce? Na przykład? No tak, oparciuchu. Będziesz tak walczył teraz ze mną. No dobra. Niech będzie. Zaczekamy turę, czy nie? Logistyka. Kurwa, spieprzyłem to. Trzeba było tą logistykę tym jogiem brać, nie? Jak jechałem. No nic, trudno. Znaczy, on i tak jest szybki, tak ma pathfinding i tak ma na razie statystyki dobre do ruchu. Dobra. Zróbmy tą bitwę, żeby stracić ten minus do morali, bo ten minus do morali, który posiadamy, on trwa jedną turę, więc zróbmy tak, żeby go stracić. No, ten jedzie w moją stronę. Na dżinach możemy tą bitwę przeprowadzić. Rozpocznij. Oj, mogę strzelać, przyjacielu. Zrób coś takiego. I pewnie poleci tam. No właśnie. I po moich gremlinach. Dawaj, tutaj on teraz pewnie przeleci. Przynajmniej tutaj na proste jest, nie? Dobra, elf teraz. No to widzę, że z tym magiem to ja się szybko nie pobiję. O ile nie zbiorę jakoś sensownie wojska. 32 grempliny w dół. Zbierz morale. Wejdź tu. Aha, dżiny zrekrutowałem. Kurwa mać. Jak ja nie lubię grać, jak nie mam pieniędzy. Odwiedzone, odwiedzone. Odwiedzone. Jedź tutaj, bo to będzie następna tura. To przynajmniej coś zrekrutujemy chociaż. Magów chociaż dołożymy do kompozycji, nie? Tydzień kruka. Dobra, dawaj magów. Jedziemy. Nieodwiedzone tutaj. Grupa arcymagów. Dawaj ich. Zblokujemy przynajmniej. Jakoś tak. Tak, wyjdziemy do prostej strzałki sobie magami. I wszystkim. Dobra, elf dostał. Akurat nie boli jakoś strasznie. Trzeba poczekać, aż naga podejdzie i ewentualnie mag wyautuje. Co nieco. No, wleć tu. I pozamytane. Kopalnia złota jest nasza. Czy ten wróg jest tak blisko? To jest Aine? Czy ja zaraz przegram scenariusz przez to? Jeśli tak, to się bardzo zdenerwuję. Nie będę ukrywał, że będę bardzo zawiedziony tym scenariuszem wtedy. Wyjdźmy w tę stronę. Dobra, jedź sobie stąd. O! O Widominie. Widominę oczywiście kojarzymy, prawda? Grupa dżinów. O, 7000, mogę zrobić... Kurde, spieprzyłem to, mogę zrobić tą. Kapital. No dobra, jutro się go zrobi. Spadaj. Ty na razie, przyjacielu, co masz zrobić? Podjedź po wojsko. Jak już tak coś zbudowałeś, to zrób chociaż tyle. Przynajmniej będę miał jakiegoś drugiego strzelca w armii.
To nie wiem, czy tą Ainę położył teraz. Ma tytany. To mógłby być problem. Wrzuć do kompozycji mi tych strzelców troszeczkę. Coś takiego. Ho. Wyjeżdżaj. Będzie tak, jak ci dostarczał wojsko najwyżej. Zobaczymy, czy ona jest w ogóle do pojechania teraz. Ten zamek to możemy pojechać, ja w sumie gram już długo, już miesiąc mi poleciał. Ja nie wiem, jak z tą misją jest, wiecie, nagrywam to w ciągu, więc też nie mogę jakoś się posiłkować zwykle jakimiś waszymi poradami, które nie ukrywam, że często mi ułatwiały rozgrywkę. A teraz nie mogę się tym posiłkować, więc też ciężko mi coś powiedzieć więcej. Dobierz tych. Ulepsz golem. Ile możesz ich dobrać ulepszonych? 3. W sumie. Lepiej mi ich mieć 3 niż nie mieć 3, nie? Gdyby się tak zastanowić. Podskocz szybko tutaj po wojsko. Być za 2 elfy to już wyrzucimy, bo one mi już zmniejszają tylko morale, jeżeli chodzi o armię moją. A nie zmienią mi one już bardzo na polu bitwy wiele, więc róbmy po prostu coś takiego. Ty już biegaj sobie samemu. Czy w ta grupę dżinów pojedziemy? Chyba pojedziemy. Walczą. Dobra. Oni się będą czarować nawzajem. To jest całe szczęście walki z dżinami, że one są dosyć głupie, jeżeli o to chodzi. Oj, zepsułem troszkę. No właśnie. No maga, zaczekajmy. Dobra. A możesz się zablokować przynajmniej. Dobra, tu nic nie zrobisz akurat. Ale 25 poszło. W ciubuch. Ecpy. O, statuetka Poznania. Tego mi było potrzeba po prostu. No, bez tego na pewno by moje szanse były dużo mniejsze. Uff. Niewdzięczna kampania. Już chyba domyślam się, że już tylko takie mi pozostały kampanie, jeżeli chodzi ogólnie o tę grę. Więc nawet przestałem się już protestować z tym. Kolejna taka walka. Jestem. Ty będziesz na prostej. No, a to ty nie grasz. Nie. Okej. Ty sobie poradzisz raczej. A jak nie, to dobijamy. Okej. To jest akurat proste. No, bez tych trzech, na które nie wiem, jak ja bym tutaj grał, słuchajcie. Na pewno nie byłoby to najprostsza rzecz na świecie. Montuj tego. 15 poszło. Tego. Ty możesz tego. No to jeszcze tego od razu, jak już tak robisz. O, przepraszam. Coś tutaj uderzyłem troszeczkę mikrofon. A mogłeś tego w sumie. A, bo. Okej, jakieś tam 1000 złota wpadnie, nie? Dokładnie. Mnóstwo dżinów. Żeby trzeba przejść przez te tytany, żeby się tutaj dostać? Takie jest założenie? Bo nie do końca rozumiem. Zróbmy coś takiego. Pozbądź się tego wojska. Podziel to. I pojedziesz te kopalnie podbijać wszystkie tutaj. Czy cokolwiek tam można zrobić. Skończ turę. Bałem się, że czas działa bardzo na moją niekorzyść, bo komputer chyba po prostu non-stop zdobywa siłę. Skoro położył dżiny bez problemu, ma już nagi w kompozycji, to znaczy, że jest ode mnie wpiździł silniejszy i może zaraz do mnie jeszcze przyjechać. Nie mam pomysłu na ten scenariusz, tak kompletnie szczerze, siedzę, gram w niego i nie mam na niego pomysłu bardzo. Bo jakoś nie mam sztywnego jakiegoś takiego celu, co powinienem zrobić. Czy ja mam się skupić na tym, żeby go zajechać, tego czerwonego tutaj, czy nie wiem, wszystkie po prostu rzucić, żeby się przebić tędy i liczyć, że tu jest jakieś przejście w tą stronę magiczne i dostanę się do jasno niebieskiego, z którego potem muszę wrócić tutaj. Brakuje mi celu jako takiego w scenariuszu. Przecież nie widzę go. Mam problem z tym po prostu. Przeskocz tędy. Jedź tu.
Okej. Okay. Zróbmy tak. Ulepszymy sobie maga chociaż. On jest w tym momencie naszą najlepszą jednostką, więc... Może to jest rozwiązanie jakiekolwiek. Dawaj, tędy. Będziesz miał ruchu trochę więcej, przyjacielu. Hop, ulepszmy was. Dołóż tych. Trzy nagi. Nadal mało. Dobra, ten już jest tutaj za nami. Więc to już jest źle. Mamy na szczęście 5 kafli na dzień przyrostu, więc... chociaż tyle. Chociaż tyle mamy. 38 magów, to jest dużo. Nie ma co w ogóle żartować, że to jest jakkolwiek mało. 6. Weź tych. Jednego to nawet nie ma co brać. Tych weź. Gina, 2. Co mogę zrobić? Tak będzie mi ciężko bez tych ulepszonych nag. A bardzo nawet nie mam gdzie wyjść, rozumiecie? Nie wiem, ile on może mieć wojska. Ona pewnie ma czary. Więc w założeniu już jestem na starcie w dupie. Nie wiem, chyba jeszcze tureczek. Nie wiem, co jutro. Złoty pawulon. A nawet ulepszenie jest tak drogie nag, że nie stać mi będzie na to. Nie wiem. Przyznam szczerze, że nie wiem, jak ten scenariusz grać. Nie mam na niego pomysłu. Wróg mnie w jakiś tam sposób otacza cały czas. Czas mi się kończy. Oczywiście nie będziecie stać, no jasne, że nie. Możecie stąd 500 za sztukę. Z 4,5 kafla. Weź tych dżinów, ile się da. Skończ turę. No bo dzisiaj możemy pojechać. Spróbujemy tego jednego ich bohatera pojechać. Ulepszmy te. Baby. Dobierz tak. Wrzuć tą kompozycję tu. Spróbujmy go. Może nawet tak. Co ty masz? Wszystko. Wszystko i nic. Dobra. Go będziemy raszować w jakiś tam sposób. Znaczy... A ja wiem. 3 tytany ma. 3 giganty, przepraszam. Dziewięć do 9 w kontekście dżinów. Haste. Nasz pierwszy cel. Dobra, tak. Dobra, ty już prawie nie grasz. Dobra, podleś tu. Ile was jest? To poprawimy tutaj chyba... Tym nie powinno być po wszystkim. Dokładnie. Dobra, ty już sobie dasz radę zaraz tutaj. 4 te nagi są dosyć irytujące. O! Ładnie. Zwiał. No, oczywiście, ma czary, ja nie mam. To jest jego naturalna przewaga nade mną. Jedźmy w tą stronę. Czy może ten zamek trzeba zająć? Może to jest rozwiązanie, może nie dać czasu mu i go zająć. Może to robi źle w ten sposób, że nie zajmuje mu tego zamku. Paru tytanów. Zapiszemy grę i spróbujemy, no bo nie wiem. Kurwa, no nie wiem, po prostu totalnie nie wiem, jak to grać. Mam pustkę, jeżeli chodzi o jakiś koncept na ten scenariusz. Patrzcie, już leci drugi miesiąc. Znaczy, jesteśmy w trakcie drugiego. Wieżyczka jest. Znaczenie przyspieszenia. No już ja muszę tędy pójść. Czy ja muszę zająć mój jego zamek i dopiero mogę tędy wyjść po to? Taki jest plan? Jeśli tak, to ja będę ten scenariusz zaczynał od nowa, bo nie wiem. Nie wiem, kurde, moi drodzy, nie wiem. Szczerze powiedziawszy, napiszcie. Jeżeli coś wiecie o tym, to napiszcie. Ja sam sobie poszukam trochę na temat tego scenariusza, bo kompletnie nie wiem. Kompletnie nie wiem, jak ten scenariusz zrobić. Czy go faktycznie trzeba... No bo, jeżeli dobrze rozumiem, to zostaje jedyne przejście. Tutaj za tymi górami, tędy. I dochodzę tutaj do jasno-niebieskiego. Wtedy muszę się wrócić tu i tu. Przejść zapewne jakoś tutaj, wyczyścić to wszystko i dojść tu. Nie wiem, napiszcie mi, czy to jest słuszne, tak rozumowanie, czy właśnie tak trzeba zrobić, że po prostu zająć mu ten zamek, ten klaranen czy coś takiego, zabić tą Ainę,
może jakoś szybciej po prostu się skupić na zabiciu jej i tyle, nie? Ja zapiszę sobie na oddzielnym save'ie. Mam też ten Yog 1, w sensie Yog sam save na koniec poprzedniego scenariusza. Z niego też możemy jakoś wyjść. No widzicie, bo nie wiem. Przyznam szczerze, że nie wiem. Mam zagwozdkę, jak to się gra. Nie wiem, jak to się gra. Kupmy jeszcze coś innego w sumie. Pokaż. Okej, tu jest Ferf, jakiś zamek. No tu się też kręcą bohaterowie, już też mają giganty i wszystko. To jest już ewidentnie jest pod rush, ale znowu jak rushować coś takiego, nie? No trzeba mu pojechać bohatera. Albo, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, ja nie wiem jak to zrobić. Przyznam szczerze. Dobra. Ja byłem Ignacy, wy byliście wy. Widzimy się już jutro. Czekam na jakiś feedback, a jak nie, to ja sam pewnie poszukam i tak jak to się robi, nie? Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.